Zajmijmy się tym, czym pani zaczęła zajmować się na dniach, czyli... No już nie tak na dniach. ...prowadzeniem fundacji Omena Foundation. Dlaczego pani zdecydowała się na poprowadzenie fundacji, zajęcie się problemami społecznymi? Jakie to są problemy? Ja w ogóle chciałam na początek powiedzieć, że bardzo się cieszę, że do tych właśnie tematów mikro przeszliśmy z takich bardzo ogólnych i takich dywagacji na temat świata, tego, co się w nim teraz dzieje, co powinniśmy zmienić, no bo te problemy mikro to są takie sprawy, które są faktyczne, realne i są na dziś, czyli konkretnie i na temat, co powinniśmy zrobić, co ewentualnie robimy. Wszystkie duże firmy, korporacje dużo czasu poświęcają, tak jak tutaj moi przedmówcy wspominali, na realizację różnych projektów i mogą sobie pozwolić na to ze względów oczywiście finansowych. Natomiast te mniejsze organizmy i chociażby taki twór, którym jest moja fundacja, no muszą, że tak powiem, wykazać się ogromną kreatywnością, wykorzystać czasami dorobek artystyczny, medialny, aby wprowadzić w życie to, co gdzieś tam w sercu gra. Ja przy tej debacie tak chciałabym wyjść od takiego problemu zaufania, bo tutaj mówimy o odpowiedzialności, odpowiedzialności w biznesie. To wszystko jest takie ładnie brzmiące, ale tak naprawdę problemem, myślę, że podstawowym jest właśnie kwestia zaufania społecznego. I tutaj problemem numer jeden będą media, które tak naprawdę powinny to zaufanie podrasowywać, nazwijmy to tak, a drugą kwestią jest właśnie to wychowanie od najmłodszych lat i świadomość tego, że ten świat jest różnorodny i tak naprawdę to od nas tylko i wyłącznie zależy, co sobą reprezentujemy i co możemy tak naprawdę zrobić. No bo jeśli wychowujemy młodego człowieka w poczuciu, że on powinien się uczyć, pracować, że powinien być uczciwy, to on też takie wartości będzie dalej przekazywał. Ja tworząc fundację jakieś 6 miesięcy temu, no nieco więcej może, zastanawiałam się nad kwestią taką, bo jako osoba publiczna oczywiście wielokrotnie byłam zapraszana do różnych projektów charytatywnych. Wynikało to z tego, że jestem rozpoznawalna w kraju, więc dość często brałam w tym udział. Natomiast były to zazwyczaj projekty, które gdzieś tam, no, nie ukrywam, no nie do końca gdzieś były spójne z tym, co faktycznie w moim sercu gra. I zastanawiałam się wiele lat, a pracuję w telewizji od ponad 12 lat, którym tematem z dziedziny tej charytatywności powinnam się zająć. No i jedynym sensownym rozwiązaniem jest to, żeby zająć się tym, z czym tak naprawdę sama miałam wielokrotnie problemy, czyli z brakiem tolerancji, z otwartością. I dlatego też konstrukcja mojej fundacji jest dość prosta. Jest to edukacja, bo uważam, że to jest podstawowy, nadrzędny cel, który powinien być, że tak powiem, od samego początku wdrażany w szkołach, w różnej tematyce. Po drugie jest to wartość, która daje nam wolność. No i z tego też względu projekt pierwszy, którym zajmuję się w mojej fundacji, to jest budowa szkoły w Afryce. I tutaj teraz wrócę na chwileczkę szybko do mediów. Obraz kontynentu afrykańskiego zbudowany przez media przez ostatnie 40 lat jest kompletnym kłamstwem na temat tego, co tam faktycznie się dzieje. Afryka przedstawiana jest przez duże organizacje jako kontynent, gdzie są tylko dzieci ze spuchniętymi brzuchami, z muchą na twarzy, a to wszystko po to, aby te duże organizacje, duże administracje mogły, no, czerpać korzyści z tego i tylko niestety około 20% z tych środków, które trafiają do tych dużych organizmów, trafia później do tych ludzi. I to są zazwyczaj pieniądze, co jest ciekawe, zbierane albo na pożywienie, którego tak naprawdę kontynent afrykański w gruncie rzeczy nie potrzebuje, bo mają wszystko, plus jeszcze oczywiście złoża naturalne, ale o tym to może przy jakiejś debacie bardziej ekonomicznej będziemy mówić. I jakby taką moją misją też jako kolorowej dziewczyny w tym kraju było pokazanie tego, czego tak naprawdę potrzebują oni. Oni potrzebują edukacji. A wiecie państwo, dlaczego oni potrzebują edukacji? Dlatego, żeby być wolnym, żeby samemu decydować o tym, co oni będą robić ze swoimi złożami, ze swoim potencjałem ekonomicznym. Dlatego, że kontynent afrykański jest najbogatszy we wszystkie tak naprawdę złoża. Od złota przez mangan, boksyty, ropę, gaz i tak dalej, można by było tego wymieniać i wymieniać. Natomiast no co, przez lata ucisku tak naprawdę, no zostali oni takimi trochę sierotami, które teraz nie do końca wiedzą, co z tym zrobić. Dlatego uważam, że ten jakby problem edukacji jest podstawą i to dotyczy nie tylko Afryki, ale również naszego chociażby społeczeństwa. I tutaj za chwilę przechodzimy gładko do kolejnego filaru mojej fundacji, czyli tolerancji. No bo jeśli my jako społeczeństwo mamy konkurować z rynkami europejskimi, z którymi no nie idzie nam zbyt dobrze,
to powinniśmy być tolerancyjni, chociażby względem innych obywateli tego świata, no bo jak taki biznesmen Polak ma polecieć do Afryki robić tam interesy, jeśli on nie akceptuje innej kultury, innej narodowości, innego koloru skóry i tak dalej. Więc jakby w tym drugim filarze skupiam się bardzo na takim uświadamianiu, pokazywaniu i obalaniu stereotypów na temat chociażby innych nacji, innych religii, ogólnie inności. My w naszym kraju mamy szalenie duży problem z akceptowaniem kogokolwiek, czegokolwiek, co jest inne i różne od naszych wartości. Chociażby przykład prosty, lekcje wychowania seksualnego w szkole, czy też etyka w szkole. To są takie tematy, z którymi po prostu tak naprawdę dyrektorki, dyrektorzy szkół kompletnie sobie nie radzą. Oni sami są zbulwersowani, jeśli mają na temat seksu rozmawiać z młodzieżą i najlepiej zleciliby to komuś innemu i udają, że problemu nie ma. Problem tak naprawdę jest. No i trzeci filar moich działań to jest współpraca, no bo jeśli wyedukujemy dobrze społeczeństwo, jeśli to społeczeństwo będzie tolerancyjne, otwarte, wtedy możemy ekspansją uderzać na rynki afrykańskie. To też do mojej fundacji zapraszam sporo firm i co jest ciekawe, powiem szczerze, że mnóstwo firm z polskim kapitałem zwłaszcza, chce tam być, chce się tam pojawiać i ja uważam, że tak naprawdę dla polskiego biznesu te rynki południowe, nie zachodnioeuropejskie, to jest potencjał. Dlaczego? Dlatego, że my z Europą Zachodnią, no nie oszukujmy się, nie mamy za bardzo na jakim polu konkurować, natomiast tam jest potrzebne dobre zarządzanie, jest sektor związany ze sprzętem okrętowym, jest związany sektor oczywiście z ciągnikami, jest mnóstwo firm chociażby z branży modowej, kosmetycznej, a ten kontynent potrzebuje wszystkiego. Afryka, proszę Państwa, dziś to jest Polska, taki 92, 93 rok. Pamiętacie, jak wszystko wchodziło do nas? Pamiętamy, pamiętamy też, wszystko było potrzebne. Dziesięciolecia w tym właśnie miejscu, w którym się znajdujemy. Tak, no więc właśnie. Pani Omeno, dziękuję za przedstawienie Pani fundacji, profilu działalności, tych fundamentów, na których Pani się opiera. Wyszła Pani od pewnej potrzeby wewnętrznej. Znalazła Pani w sobie siłę, aby właśnie z wizerunku gwiazdy telewizyjnej... To bardzo pomaga, ale czasami przeszkadza, wierzcie mi. Tak, absolutnie. Ja nie chcę eksploatować w ogóle na potrzeby naszej rozmowy tego obszaru. Natomiast Pani przechodzi w ogóle w zupełnie inną jakość oddziaływania na społeczeństwo. Czy to jest tak, że my Polacy, tu zwracam się do Tomasza, powinniśmy właśnie w ten sposób się edukować, samoedukować, aby jak odnaleźć w sobie tę siłę, aby wziąć na siebie odpowiedzialność, no może nie na przykład za kawałek Afryki, ale najbliższego otoczenia? Tak naprawdę to my bardzo często myślimy o odpowiedzialności w ten sposób, że my potrzebujemy siły, żeby być odpowiedzialnym. To prawda, ale też warto pomyśleć o odpowiedzialności, że kiedy już ją bierzemy, to ona jest źródłem siły, czyli odwrócić tę proporcję. I polski problem, i myślę, że nie tylko polski po tym naszym fragmencie wypowiedzi, polega na tym, że odpowiedzialność to jest samoograniczenie. Że odpowiedzialność to jest umiejętne zarządzanie tym, co mamy, zażądanie tego, co chcieliśmy osiągnąć, ale w pewnym momencie powiedzenie dosyć. Ja dużo pracuję z tymi osobami, które są w najwyższych władzach organizacji biznesowych w tym kraju. Ale również mam taką działalność, bo namówiony przez Zosię Dzik z Fundacji Humanites od kilku lat prowadzę coś takiego, co się nazywa Akademią Psychologii Przywództwa Liderów Oświaty, albo jakoś tak, przepraszam, nigdy tego tytułu nie udało mi się tak do końca zapamiętać, bo to, co jest ważne, to to, co dzieje się w środku. I myśmy mieli doświadczenia akademickie, to znaczy pierwsze kilka edycji to były takie programy, które zrzeszały po kilkadziesiąt osób, a ludzie przychodzili na zajęcia, na warsztaty, uczyli się. I w pewnym momencie poczuliśmy coś w rodzaju przesytu i niesatysfakcji. To znaczy odkryliśmy, że bardzo wiele osób, które tam przychodzą, są osoby, które mają dużo pasji, chcą się uczyć, wdrażać. Natomiast jak już chcą wdrażać różne zmiany w swoich szkołach, bo to jest program dla dyrektorów placówek oświatowych, to napotykają wiele problemów. I w tym roku, właściwie na początku zeszłego roku, bo w tym roku się kończy projekt, myśmy odwrócili rzecz. To znaczy zaprosiliśmy zamiast kilkudziesięciu, zaprosiliśmy 20 osób z nadzieją, że do końca programu dotrwa 12, po to, żeby przyszły te osoby, które mają konkretną zmianę, którą chcą wdrożyć w organizacji i zafundowaliśmy im program wsparcia tej zmiany. Przetrwało 16.
przy bardzo trudnych wymaganiach. Pojawiły się bardzo różne ciekawe inicjatywy, od wdrożenia tutoringu przez wypromowanie placówki, która nie miała zgłoszeń od uczniów w sensie pierwszego wyboru, a już teraz wiemy, że jeszcze się wybór nie otworzył, a już było ponad 40 zgłoszeń od rodziców nieoficjalnych, że to będzie placówka pierwszego wyboru. Więc chciałem powiedzieć taką rzecz. Odpowiedzialność to nie jest tylko coś, co my rozgrywamy w sensie racjonalnym. To też jest ważne, ale to, co bardzo się przewijało tutaj i chyba trzeba to nazwać po imieniu, przynajmniej jako psycholog mogę to zrobić, to jest to, że my potrzebujemy współczucia. Naprawdę jest tak, że człowiek najedzony nie zrozumie głodnego. Jeżeli my cały czas będziemy chodzić najedzeni, to problemy innych ludzi będą wydawały nam się abstrakcyjne. Sorry, tak jesteśmy zbudowani, nie da się inaczej. Jeśli nie będziemy rozwijać praktyki współczucia, czyli naprawdę zrozumienia tego, jak to jest, kiedy się nie je, kiedy się nie ma wody, to nadal to będą dla nas problemy abstrakcyjne. Druga rzecz bardzo istotna, odpowiedzialność to nie tylko decyzje, to też nawyki. My zapominamy o tym, że zachowania odpowiedzialne to takie, które są spontaniczne. A spontaniczne nie jest to, co przemyślane, tylko to, co kiedyś było przemyślane i teraz jest nawykowo, czyli przewrócił się człowiek na ulicy, podchodzisz, chcesz mu pomóc. Podejmujesz decyzję biznesową i myślisz sobie, nie wiem jak się zachowam, bo sytuacja jest trudna, ale wiem, że zachowam się uczciwie. Kolejna rzecz związana z odpowiedzialnością to coś szalenie istotnego a propos, myślę, Afryki, a szczególnie tych krajów, gdzie toczyły się wojny i w gruncie rzeczy mamy do czynienia z dyktaturą nastolatków, czyli tam, gdzie dzieciaki mają pistolety, bo trochę to samo zaczynamy przeżywać w naszym kraju, to znaczy ci, którzy mają dobrą znajomość narzędzi internetowych, czyli młodzi bardzo ludzie, a nie mają jeszcze złożoności poznawczej, gotowości do przemyślenia świata, gotowości do tego, żeby spojrzeć na swoje życie z perspektywy całego życia, kilkudziesięciu lat. Mają perspektywę kilkunastu, dwudziestu kilku lat, czyli nie mają możliwości spojrzenia na świat z szerokiej perspektywy. I to, o czym bardzo zapominamy, o czym profesor Magda Sioda chyba tutaj bardzo dużo mówiła, to to, że żeby być odpowiedzialny w ten nowoczesny sposób, to my potrzebujemy umieć myśleć i mieć na to siłę. A kiedy człowiek jest zmęczony, zestresowany i niewyspany, to jego mózg chce uprościć rzeczywistość, znaleźć wroga. I teraz a propos ostatniej rzeczy, która była gdzieś w tych naszych pytaniach, czyli zagrożeń dla odpowiedzialności, to my jesteśmy w genialnym miejscu, które ostatnio przeżyło nawałnicę demonstracji związanej z 11 listopadem, rzucaniem rowerami, kostką brukową. I oczywiście można uprościć to zjawisko i powiedzieć, to byli głupi ludzie, którzy robili różne niefajne rzeczy. Ale moim zdaniem to jest nadmiarowe, bo ci ludzie reprezentowali pewną energię. Jeżeli jej nie zrozumiemy, tylko odrzucimy, jeżeli się nie zastanowimy, jakie tam naprawdę potrzeby są niezaspokojone w społeczeństwie, to my cały czas będziemy się dzielić. Dlatego wydaje mi się, że po pierwsze odpowiedzialność to nie jest zjawisko, tylko to jest metazjawisko, to znaczy ona jest obecna wszędzie. Mamy w kulturze polskiej bardzo piękny przykład odpowiedzialności, możesz polegać jak na Zawiszy, czyli odpowiedzialności w zakresie dotrzymywania słowa, możesz na mnie liczyć, a potrzebujemy jeszcze odpowiedzialności w kontekście rozumienia tego, dokąd my zmierzamy. Czyli na przykład budowania siły i umiejętności u osób, które się z nami nie zgadzają. Zamiast osłabiania ich. My wchodzimy w dwa wzorce, albo uległości, albo rywalizacji. Czyli taki trochę męski wzorzec bycia w świecie, a potrzebujemy się zacząć słuchać. Panie Tomaszu, jest pan idealnym rozmówcą, ponieważ zadaje pan sobie sam pytanie i na nie odpowiada. Wszedłem w konwencję. Bardzo serdecznie dziękuję pani Omena Mensa, Tomasz Jamroziak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pojawił się